Bardzo dawno temu w starym domku nad brzegiem morza mieszkała mała dziewczynka. Kiedy jej ojciec, dzielny rybak, wypływał na połów ryb, a matka tkała płótno na krosnach, ona chodziła wciąż smutna. Pewnego dnia poszła do staruszki, która mieszkała niedaleko jeziora. Dlaczego płaczesz, moje dziecko? Czemu, że wszystko jest takie smutne i ta pryskawica bez ustawku i szaleje jej jak mój szertu. Ozdobne ręce szertu. Najpierw weźmy farbę nitki. Jakie farbę lubisz najbardziej? Czerny. Dobrze, możesz być też tylko czarnego. Czarny jest jesienia i żołota. Ale są też radosne farby. Zdajmy na to czerwony. Czerwony to jej miłota. Noc. Bo czerwona jest krew, która płynie w sercach twoich starszych. A starsi cię miłują. Jo. Spójrz, że na gruści pius. Jest żółty. Do hio, jak słońce. Ne jo, to sztymuje. Pius mi wokół, jakich farbów ty widzisz najwięcej? Zielonych. Zielony to jest farba zycego. Zielone są listy na drzewach i wiele rozcenów. Dutej me obie zieloną nitką. Daj mi do twojego szertuszka, dobrze? Jo. Jacy farbę se jeszcze wiesz, nakryjesz? Jak niebo i łeda. Dobrze. Ta jasna mudra nitka przewróciła niebo, a ta mudra woda w jeziorze. Mam tu jeszcze jedną nitkę, cenną mudrą. To może być morze przed sztorma. Jo? Jo. Igła z coraz to inną nicią tak zgrabnie tańczyła w palcach staruszki i na płótnie ukazały się łodygi, liście, kwiaty i owoce. W ten sposób dziewczynka dostała przepiękny fartuszek i nauczyła się siedmiokolorowego kaftu. Od tej pory wszystkie kaszubskie dziewczynki takim haftem ozdabiały fartuszki, sukienki, bluzki i serwetki.